Thank you.
6 kalendarzy może wystarczy. Witamy Państwa na otwarciu wystawy Piotra Fąfrowicza. Brawo! W 2008 roku była poprzednia wystawa, niedawno to było, ale w 2008. W podobnym okresie, bo też wtedy był kalendarz galeryjny, wtedy kalendarzem był temat Australia, do którego Piotrek, jeden z zaproszonych artystów, zrobił ilustrację na temat Australii. Ta wystawa, którą Państwo dzisiaj widzicie, nie wiem czy mnie słychać, ale to zawsze słabo słychać chyba. To nie dobry pomysł. Na pewno Państwa nie zaskakuje tym, co Państwo widzicie, ale wszystkie te prace, które tutaj są, są takie, jak Państwo na co dzień znacie twórczość Piotrka, natomiast wszystkie z nich są nowymi pracami, których nigdy myśmy nie pokazywali. Spora część powstała do tej wystawy. Część z nich, czyli 12, jest w kalendarzu i przez 12 miesięcy przyszłego roku wierzymy głęboko, że on będzie tak wesoły i tak dobry i tak fajny, jak są te prace, które są tam reprodukowane. I właściwie o Piotrku można by bardzo dużo opowiadać, w sensie samej twórczości, tego od jak dawna tym się zajmuje, ile zdobył nagród, ile ilustracji do książek wykonał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że cała ta strona jakby oficjalna o Piotrku jest zupełnie nieistotna w zderzeniu z tym, co Państwo widzicie na ścianach, ponieważ te prace wszystkie są niezwykłe z tego powodu, że są optymistyczne, wesołe, pogodne, że w każdej z nich jest opowieść, którą trzeba sobie poszukać, w której szczegółów trzeba szukać. I drukarnia, w której drukowaliśmy ten kalendarz, jak co roku drukarnia ta, z którą współpracujemy, dwa czy trzy dni temu zadzwoniła do mnie właścicielka i mówi: Panie Andrzeju, żałuję, że myśmy, bo oni zrobili tę wersję własną, reklamową drukarni, i pani Joanna zaczęła się skarżyć, że no, żałuję, że nie wydrukowała większego nakładu dla siebie, ponieważ klienci są zachwyceni, rozpływają się. To jest twórczość właśnie Piotrka, taka, która dla wszystkich jest fantastyczna, daje dobre, ciepłe spojrzenie na co dzień i chciałbym, żebyście Państwo tak dzisiaj się czuli. Życzę tego na święta, na Nowy Rok i na przyszły rok, ponieważ tak jak powiedziałem, żadnych deklaracji politycznych ani my nie składamy, natomiast chcielibyśmy, żeby 2018 był taki sam jak te prace, które wiszą na ścianach. Niny nie ma z nami dzisiaj z tego powodu, ponieważ miała powtórkę operacji oka i dopiero o 4 po południu wróciła do domu, w związku z powyższym jest z nami na pewno mocą i duchem. Natomiast osobiście dzisiaj nie udało się. Tak się zdarza, że służba zdrowia wyznacza coś na 7:30 rano. A ja mam dodatkowo dobrą wiadomość, bo nie będę przemawiać dzisiaj. Wczoraj miałem gorączkę, ledwo w ogóle mówię, mam taki chaos w głowie. Jeszcze takie liczne zebranie, które jest bardzo miłe. Także dziękuję i się cieszę. Banalnych rzeczy, o których ja przy każdym otwarciu mówię i być może, że bywam nudny, ale najbanalniejszym elementem tej wystawy jest to, że wszystkie te prace możecie Państwo kupić, więc gdybyście Państwo chcieli, to my wszyscy pomagamy i zapraszamy po pierwsze do wypicia zdrowia Piotrka, po drugie do wypicia drugim toastem zdrowia Niny, a po trzecie za przyszły rok, żeby on był po prostu taki, żebyśmy wszyscy byli z zachwytu. Dziękuję bardzo. Thank you.
Nie, nie, nie.